Hej, hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze Shadow of the Tomb Raider, kolejnej grze z Larą Croft od Crystal Dynamics, która miała to swoją premierę 14 września 2018 roku. Fabularnie przenosimy się tym razem do Ameryki Łacińskiej i oprócz eksplorowania i oczywiście grabienia wszystkich skarbów, musimy też odkryć tajemnicę zakonu Trójcy. Podobno postawiono tutaj na dojrzałą historię i właśnie bardziej doświadczoną Larę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyznam się szczerze, że niestety niewiele pamiętam z poprzednich gier, ponieważ przechodziłam je dość dawno temu, praktycznie zaraz po premierze i nie zaglądałam do nich po raz drugi, oprócz do 2013, w którego czasem jeszcze nawet do tej pory gram na multi, ale poza tym raczej do samej historii fabularnej nie wracałam. Więc przepraszam, jeśli jakichś faktów nie będę kojarzyć. Zdecydowałam też, że będę grała z angielskim dubbingiem i polskimi napisami. Podobno coś tutaj tłumacze skaszanili, że czasem teksty się gdzieś tam urywają czy ucinają, ale mam nadzieję, że nie będzie to nagminne i że jakoś to przeżyjemy. Ponieważ no, ja nie lubię polskiego dubbingu, jeśli chodzi o Lara Croft, lubię słuchać jej brytyjskiego akcentu. No i ogólnie jakoś tak, nie wiem, mam awersję zupełną do polskiego dubbingu i znaczy przynajmniej jeśli chodzi o Tomb Raidera i po prostu mi to tak strasznie tu nie pasuje, że no nie mogę się zmusić, żeby grać po polsku. Nawet w poprzednie gry sobie nie uruchamiałam, jakby grając drugi raz po polsku. Zawsze tylko po angielsku. Nie umiem po prostu. Takie życie. Postanowiłam też, że właśnie nie będę tworzyć pełnej serii z tej gry. Skupimy się raczej na pierwszych wrażeniach, a potem przeniosę się na live'a na Twitcha. Także jeżeli będziecie mieli ochotę jakby dalsze przygody Lary oglądać, to zapraszam tam. No i dobrze, i myślę, że możemy jechać z tym koksem. Ja tylko sobie jeszcze sprawdzę, czy na pewno mam to ustawione tak, jak to ustawiałam wcześniej. Na wszelki wypadek w ogóle wyłączyłam kolory napisów, bo mi to zawsze przeszkadza. Nie lubię tego za bardzo, więc wszystkie wolę, żeby były białe. I napisy rozszerzone włączyłam, tak na wszelki wypadek, jakby coś, nie wiem, tam było istotnego. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale no nie będzie. Dobra, tekstu jest polski, język dialogów angielski. Immersji kulturowej nie włączam, ponieważ słyszałam, że z nią też są jakieś problemy i też ucinają się napisy, a jednak po angielsku trochę więcej zrozumiemy niż, tak mi się wydaje przynajmniej, że więcej zrozumiemy niż jeżeli by to był, nie wiem, po jakim oni to mówią, po hiszpańsku, nie wiem. Nie wiem. Dobra, może nie będę się ośmieszać dalej. Dobra, dźwięki są chyba ok. Chyba wszystko jest dobrze. Także myślę, że tak, cały czas mi spamują tą niedługo nowa zawartość. Nie chcę. Chcę grać. Dobra. To nowa gra. Jedziemy. Zapraszam. Dobra. Zbierzemy numer 1 zapisu. Aha, i jeszcze jedna taka informacja. Wow, jaki brutalny Lampard. Cholera wie, co to jest. Jeszcze jedna informacja. Na pudełku była informacja, powiem masło maślane, że gra jest od 18 lat dodatkowo. Ja grałam jeszcze w nią troszeczkę na PGA, jak byłam, więc początek mogę już kojarzyć. Te pierwsze jakby cutscenki, natomiast no nie wiem, aż tak dużo nie przechodziłam, więc mimo wszystko będzie to jakaś tam nowość dla mnie. Dobra, ogólny poziom trudności. Aha, to jest normalny. Skrzynki z amunicją pojawiają się rzadko, wrogowie mają standardowy poziom zdrowia i zadawanych obrażeń.
Ogniska w obozie nie są rozpalone. Wiecie co, nie mam pojęcia, na czym polegają te poziomy trudności i czy faktycznie będzie mi to tak przeszkadzało, więc zostawię ten normalny poziom. Nie będę mieszać. Jeżeli będzie mi szło beznadziejnie, to najwyżej zmienię. Aha, no i informacja, gram na PlayStation 4, więc... No, na PC w ogóle Shadow by mi nie poszedł prawdopodobnie, albo poszedłby z najmniejszymi ustawieniami graficznymi, także zdecydowałam się na PlayStation. Ale ładne to menu ładowania. Też pewnie będzie trwało wieki, bo na PlayStation ładowanie zawsze trwa wieki. Ale można sobie popatrzeć. W dodatku mgła się rusza. Fajnie. Znaczy przynajmniej takie mam wrażenie, że się rusza. Okej. Okay. No dobra. Został stworzony przez zróżnicowaną i talentowaną grupę ludzi. O Jezu. To brzmi jak początek z gier Ubisoftu. Mam wrażenie, że ten początek dokładnie został przepisany od początku gier, które tworzą Ubisoft. Głównie o asasyny mi chodzi. Mam wrażenie, że ten początek jest stamtąd. A i nieładnie. Matko, co za zabicie serca. Nie pamiętam tego. Mrok i zło. Square Enix. No! No! Nara jest nie wiadomo gdzie. W samolocie? Jezu, ten... Padzie, przestań tak wibrować. No, ale to daje w ogóle. Boże. O, no! Tak, odwaliło mi. Skaczemy i już. Żonę kojarzę. Co jest dziwne w sumie, ale kojarzę. Głównie z 2013, gdzie był mało widoczny zupełnie. Ale dotarł, że tak powiem, do tego momentu, nie? To jest w sumie dość śmieszne. Miałam wrażenie, że inne postaci jakieś było bardziej widoczne, a Jonah gdzieś tam zawsze z tyłu. No. O, dwa dni wcześniej. Ja chyba te dialogi jednak muszę głośniej zrobić, bo mam wrażenie, że są za cicho. Jak uroczo. Dobra, czekaj, zanim to poprawię te dialogi, znaczy to, te dźwięki. Głośność efektów. Ta muzyka jest ogólnie głośna, ale myślę, że to się jakoś dopasuje. Dobra, to... Mam wciskać? Chyba wciskać. Czy ja mam wrażenie, czy początek jest podobny do... trochę do 2013, gdzie tam też oberwała tak mocno, że musiała, nie wiem...
się wyrywać. Skądś. Ach, krew. Ten plastikowy naszyjnik. Wiem, jestem okropna. Będę się trochę naśmiewać, bo ja już taka jestem. Niestety. Okej, okay, dobra, mam gdzieś iść, rozumiem. No tutaj nic nie pokazują, co, czy mam coś robić, czy nie mam coś robić. Pamiętam, że jak grałam na PGA, to właśnie nie wiedziałam za bardzo, że w tym momencie mogę się ruszyć w ogóle. Ale ładnie to wygląda. No na pewno na PC-cie nie widziałam takich ładnych efektów jak na PlayStation. Jednak dobrze mieć konsolę. Tylko taki ratunek. Mogę w ogóle zaczynam gadać głupoty, sorry. Gdzie my jesteśmy? Czekam. Tak od razu znalazła tam jakiś bandaż, czy co to jest właściwie? To brzmiało jak jakaś taśma samoprzylepna, taka po prostu, nie? Ale to na ranę to by było dziwnie, gdybym sobie taśmę taką przyczepiała. Okej, okay. Otwórz informacje w menu artefakt, co? Aha, poradnik przetrwania. Naciśnij X, by przeskoczyć przeszkody. Naciśnij X ponownie, by wdrapać się na wyższe przeszkody. Nóż. O mój Boże. O, nocy Slary. Trinity is an ancient and secretive organization ruled by an Illuminati-like High Council that has existed since the time before Christ. They are determined to find and exploit all of the ancient artifacts of the world. I've been hunting them since I found out they killed my father. Jonah and I have tracked down so many Trinity cells since then. But all of the other ruins and tombs we found were destroyed, except the one in Cozumel. I need to find out what they're after, what their endgame is, and stop them. Nadal mam wrażenie, że jest to cicho te dialogi. Aha, są jakieś aktywne misje poboczne, co? Wydostaj się z jaskini, okej, okay, dobra, to już chyba nic więcej tu nie ma. Jeszcze trochę podgłośnie to, mam nadzieję, że nie robię błędu. Może damy na maksa? Nie wiem, bo potem się okaże, że jednak ta muzyka była ciszej. Nic. Czy ja mam jakąś latarkę? Aha, mam latarkę, ale ona jest taka słaba, boże, nic nie widać zupełnie. Nie wiem, czy gamę też mi poprawia. Jonah, I'm out. Be careful, the way into the site is full of traps. Trinity's not done with it yet. They're protecting something. 6 weeks, and still no solid leads on who's leading the Trinity cell. But I talked to some people in town, and they're excited. There's a VIP coming to the Day of the Dead. Name's Dominguez. We should look into it. Okay. Wow. O my god. Lara, trzymaj się. A dobra, to... to mi przypomina Angel of Darkness trochę. Jak tam się wspinało na... Znaczy nie miało się czekanów, ale wspinało się po drabinkach i czasem można było się zawiesić na takiej właśnie ścianie pochylonej. To jest fajny motyw. Zwinaj się! Nie ma, że boli! Nie ma, że boli! O, nie mogę zastrzelić nietoperzy? Swoją drogą, Lara ma tu takie śmieszne włosy. Nie dość, że w ogóle zmienili trochę model Lary względem poprzedniego Tomb Raidera. W każdym Tomb Raiderze wygląda trochę inaczej. To jeszcze te włosy tutaj mam wrażenie, że ma jakąś taką wielką czuprynę na głowie. Po prostu nic, tylko... Nie wiem, no... Tak... Nie wiem, jakby te włosy zajmowały większość jej głowy. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale to wygląda trochę dziwnie. Jonah, I made it. I'm on my way in.
Nie podobają mi się te włosy. Sorry, I didn't wait. Be careful. Skarby! Skarby! Zaraz tam umrzemy przy tych skarbach. Założę się. Tam jest pełno pułapek, Lara, uważaj. Mówię ci. Tam cię zjedzą! Żywcem! No, piękne. No, mówiłam? No to takie nowoczesne pułapki. To pewnie od tej trójcy. O, Lara już nowocześnie z aparatem łazi. Że bardziej nowoczesna była w Underworldzie. Chodziła z kamerą. I jakimś palmtopem. Yeah, they really didn't want us in here. I'm glad we followed your father's notes. I saw where the passage collapsed on you back there. You want me to take a look at that wound? No, I'm fine. No, twarda w końcu. Constellations. This inscription is some sort of riddle. Pink fish. Pink fish? Silver-crowned mountain. There's a date here. But something's off. It looks like it was damaged, perhaps intentionally. Why would Trinity sabotage this? They usually just destroy everything. No, I think the damage is older. But who would have tampered with it? Umrzecie. Lara! We gotta get out. Zdjęcie ważniejsze! No Johna, nie przeszkadzaj mi! Ja tu selfie robię. Z rozpadającą się jaskinią. Oh, hurry! Go, 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 go! If you hadn't dragged me out, I'd still be in there taking pictures. We'd still be in there. Don't know if you'd be doing much. Jonah. Hey, you want to freshen up? Regroup at the cafe? Dr. Dominguez is supposed to be there tonight. Sounds good. I'll try and decipher the riddle, see if the date has anything to do with it. Right. Pink fish, Silver Crown Mountains, I'll look into it. By the way, this cafe is supposed to have really good food. I know the chef. I'm not very hungry. After all of that, I'm starving. Chociaż ja osobiście wolę, jak Lara chodzi wszędzie sama. Chłe, stare czasy. Ale... O, ta muzyka mi się strasznie podoba. W ogóle ten motyw tutaj bardzo mi się podoba. Ja mi się bardzo kojarzy z Coco, oczywiście. To tak swoją drogą. No, wolę, jak Lara chodzi właśnie sama wszędzie, no ale... Skoro już mamy przydupasa, no to cóż, życie. Anything new on Dr. Dominguez? Not much. He's leading a few Trinity digs in the area. My father mentioned him in his journal more than once. He's an expert on pre-colonial ruins. Everyone says he's a great guy. Big help to the town. So how's your leg? Jonah, look. To tam noga? Zagadka. It's directions. To find the hidden city, go south along the shore until you find the pink fish. I found something for that. It's pink dolphins, found only in the Amazon. It goes on. Tak, i różowe słonie. Then chase the heart of the serpent to the silver-crowned mountain. Look at this. It's the constellation Hydra, the serpent. This star is the heart. It's set in the southwest. So southwest from the Amazon River, Brazil. This date from the ruins, see? If you look closely, it is damaged. This number looks like a Maya 13, but what if it's really an 8? With precession, it... What? Precession. The Earth tilts, so over time, these stars appear in a different place on the horizon. Important if you're navigating by the night sky. Okay. In the Maya calendar, that's a 2,000-year difference. Back then, the heart of the serpent set directly to the west.
So, that's why it's in Peru, not Brazil. Trinity has been looking in the wrong place. Exactly. We need to look for the Silver Crown Mountain in Peru. There's more, something about a key. What is Trinity looking for in the Hidden City? Doctor, we found it. Yes? Show me. You heard that too, right? Let's see where he goes. Wait, hold on. Dziwne ubranie na sobie. Jeszcze maseczkę założyła. Piękności. Jakieś poncho czy coś. Jej, mam trofeum pierwsze. Hip hip hura. Trinity's people are armed. I heard they brought in reinforcements. I'll stay out of their way. I want to avoid what happened with the last cell we took down. Okej, dobra, to idziemy. We were at the other side. So much for a night off. Where did Dominguez go? He can't be far. He must be in the courtyard somewhere. Yeah. Musimy go poszukać. Baloniki! Ja chcę balonika! W cieniu. Otwórz mapę. Aha, no muszę iść w tą stronę. Kozumel, o matko, to są jakieś rzeczy do zbierania. No, ja raczej na 100% nie będę robić tym Raidera, także raczej na to nie licz ty. O, mogę z kimś porozmawiać. Cześć. Can you believe it? This one was caught drinking the ofrendas. Oh dear. I'm sure I was just as mischievous as a child. No need to punish him. Tequila will take care of that on its own. He drank enough. Okej, interesujące. Fajnie, że można pogadać nawet tak osobno z ludźmi. Gdzieś nieznacząco. Fajne maski mają. O, ktoś jest. Look, for my father. Maybe I could light one for my mother. I'm not really used to crowds. You'd rather storm guards or the deathless. No, this is fine. Nie wiem, czy dobrze idę. He's at the gate. No i? Good. Be sure I'm not following. I think I can find another way over the wall. I'll take care of these guys. Hey, fellas, how you doing? Good. You can't come through this way. I heard ale ma plecak. W sumie. Duży i nie wiem, co to... To jest chyba czekan, ale wygląda jak miałem wiosło na tym... Na plecach. Nie wiem. Mi się dziwnie skojarzyło. You know what? I can see you guys are busy. I won't waste any more of your time. Y'all keep on trucking. Thanks for your service. Yeah. Keeping us safe. Łamujemy się. No dobra. Jonah, I'm in. Good. Those guards weren't at the gate earlier. Dominguez must suspect something. Zdjęcie Jonah is a survivor and a good friend. I met him several years ago on my first expedition on board the Endurance. He made me laugh the first time I spoke to him, calling me Little Bird. We've been through so much since then, and after I lost touch with my best friend Sam, Jonah was always there for me. He came with me to Katesh and helped me find the divine source, the artifact my father was looking for when he was killed. After I destroyed the divine source to keep it from Trinity's hands, Jonah helped me hunt them down, cell by cell. When I finished deciphering my father's notes, Jonah thought the Cozumel was the best place to start. At first, I didn't believe him, but he was right. The site in Cozumel was the only one we found that wasn't destroyed. Now I know why. Trinity knows there's a piece of the puzzle missing, and I need to find out what it is before they do. Okej. Coś jeszcze? To jest interesującego? Dawałam iść w tamtą stronę. No na razie jest dosyć prosto. Chyba nie muszę jakoś bardzo korzystać z mapy. Excuse me.
Ale tu jest klimatycznie. Jeju. Wow, ale mi się tu podoba. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. No, bardzo klimatycznie, nie? Tak, nie wiem. Czy ja coś tu mogę zrobić? Czy ja tu idę niepotrzebnie chyba? Nie, bo mi się tak kamera obróciła w tą stronę i miałam wrażenie, że jednak muszę tu iść. O, fajerwerki. Nie, tutaj chyba nie przejdę. Even after the fiasco in Brazil, no one questions your leadership of the organization. We've come too far to stop now. Yes, sir. They're ready for anything. Mogę tu iść, mogę? Pardon. Jonah, Dominguez is not just the leader of the cell. I think he's the leader of Trinity. We need to be careful. Rozumiem, że przez te drzwi nie przejdę. Yeah, I heard you. Przejdę, okej. Przejdę i co jeszcze? Wow! Disculpe, señorita. My fault. Czy jest tu ktoś w ogóle jeszcze, z kim mogę pogadać tak? Chyba nie. Tylko na początku byli jacyś ludzie, z którymi można rozmawiać. Na razie to po prostu... Gramy chyba w jakiś prolog taki Wait. I want confirmation, Commander. No more guessing. I'll make sure we get visual confirmation. Psz, idziemy dalej. Jonah, they might have noticed me. I'll try the back alley. I'll find another way around. O, jakie fajne kościotrupki. Ale fajne są te czaszki, kurczę. Ekstra miejsce. Doktor, są muchos de sus hombres. You can never be too safe. You're very gracious. Thank you. We should go. Okej, okay, są tutaj, więc ja chyba muszę iść dalej po prostu. O! Chyba zrzuciłam parę owoców lub czegoś innego. Dzwoni. Yeah, this is Commander Rourke. Dominguez wants confirmation Croft is here. You have the photo. Female, Caucasian, early 20s. You got that? Well, good. They'll find her. Good. I don't want anyone getting in there. Czy ja mogę się odkleić od tej ściany? Dziękuję bardzo. Jest jakiś koleś. Hey, cześć. Get out of my office. Sorry. Close the door when you leave. Right. Jakie drzwi, koleś? Jakie drzwi? Co, oni się tam biją? Don't worry. Go. Nie. Daje takiego dobrego. Oj, uczynnego. Pewnie samo zło nim siedzi. Idziemy dalej. Jonah, they've entered the dig site. It's fenced off and there's a guard at the gate. I'll find another way in. I found a good spot. I'll watch the perimeter. Okej. Ekwipunek. Boże, czy ja mam tak duże rzeczy zbierać? O, zaczęłam biegać! Yeah! dobra, ale myślę, że może w tym miejscu sobie zakończymy pierwszy odcinek. Ja przy okazji zobaczę, jak to się tam nagrywa. Co? Aha. Czekajcie, było coś... O! Właśnie. Są rzeczy do zbierania. Co to jest? Skrawki materiału. Które często można znaleźć na wrogach i w otoczeniu, używane do tworzenia specjalnych strzał, koktajli mołotowa, ulepszenia broni i przywracania strojów do świetności. Co? Czy ja muszę stroje przywracać do świetności? O mój Boże.
nie przepadam za tymi elementami przetrwania i jak będę musiała za dużo rzeczy robić, w sensie zbierać różnych takich pierdół, to jest trochę męczące dla mnie zawsze w tych Tomb Raiderach, no ale trudno. Co zrobić? Trzeba to trzeba. Okej, w każdym razie myślę, że tutaj zakończymy ten pierwszy odcinek. Te pierwsze cutscenki wypadły całkiem spoko i póki co nie zauważyłam jakichś większych przycięć napisów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Gra wygląda ogólnie bardzo ładnie i nie wiem, te wszystkie elementy, takie drobiazgi, jak te fajerwerki, jak unoszące się gdzieś tam jakieś, nie wiem, fragmenty otoczenia, jakieś zapalone świece. Bardzo klimatycznie to wszystko wygląda. No i co? Zobaczymy, co będzie dalej. A na razie bardzo Wam dziękuję i usłyszymy się jeszcze w kolejnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.